Mieszkańcy są ważni bez względu na to, czy ktoś jest kobietą, mężczyzną, czy ma takie czy inne poglądy polityczne. Tutaj w małych i większych gminach, w powiatach przede wszystkim dbamy o to, żeby wszyscy czuli się dobrze jak u siebie w domu, żeby mieli zapewnione podstawowe potrzeby związane z opieką społeczną, związane ze służbą zdrowia, z edukacją. I to jest zadanie dla polityków zarówno lokalnych, jak i dla polityków krajowych. Jak się ocenia z odległości to, co tutaj wójt lokalny Stanisław Pacocha prywatnie pana przyjaciel robi w tej gminie? No od wielu lat podkreślam, że to, co on robi, powinno być wzorcem dla wielu innych gmin, choć gminy, wójtowie, czy burmistrzowie, czy prezydenci się starają. Jedni są mniej, drudzy są bardziej skuteczni. Jedni mniej, drudzy bardziej się starają, ale bez wątpienia Stanisław należy do tych, którzy nie tylko się bardzo starają, ale również są bardzo skuteczni. I to jest, to widać na pierwszy rzut oka, ale też widać w jego wynikach wyborczych, w tym, że mieszkańcy obdarzają go zaufaniem. I chciałbym, żeby w Polsce właśnie wzór takiego samorządowca, tak jak Stanisław, wielu innych oczywiście, bo nie jest jedyny, ale z jednym z tych wielu, którzy świecą takim przykładem pracowitości i oddania pracy, bo to jest praca, chyba którą wybrał z powołania. Muszę zapytać o tą kampanię, która się zaczyna. Lewica idzie razem pierwszy raz, tak naprawdę od nie pamiętam kiedy. Już z tego pierwszego roku, rzeczywiście to jest pierwszy raz od 2001 roku, kiedy idziemy jako Sojusz Lewicy Demokratycznej w sensie już metaforycznym, bo idziemy jako Zjednoczona Lewica, wszystkie ugrupowania polityczne, to jest Wiosna, Roberta Biedronia to jest Razem, Adriana Zadbęga to jest znany wszystkim Sojusz Lewicy Demokratycznej, który współrządzi już Polską, moim zdaniem bardzo skutecznie, ale nie będzie żadnego innego ugrupowania na lewicy, które nie byłoby razem z nami. I przedstawiamy wspólną ofertę dla Polaków i mam taką naprawdę głęboką nadzieję, graniczącą wręcz przekonaniem, że Polacy zobaczyli, jak bardzo Polsce lewica jest potrzebna. Partia polityczna, która z jednej strony będzie dbała o wykluczonych, będzie dbała o to, żeby młodzi czy seniorowie byli odpowiednio zaopatrzeni przez państwo w podstawowe potrzeby, ale nie tylko podstawowe, w możliwości rozwoju, a również będzie dbała o to, żeby rozwijała się infrastruktura, a na końcu, żeby Polska miała silną pozycję w Unii Europejskiej. No po to jest potrzebna lewica i myślę, że tą ofertę przedstawiamy i 14 października będę mógł się tu spotkać w Gowarczowie, mam nadzieję już reprezentując klub parlamentarny Lewicy. No właśnie, kampania w toku, listy się kształtują. Wiemy, że Andrzej Szejna będzie jedynką tutaj u nas w Świętokrzyskim. A kto za Andrzejem Szejną i czy ktoś z powiatu koneckiego się znajdzie na tych listach jeszcze? To jeszcze jest kwestią rozmowy, czy ktoś z powiatu koneckiego zechce kandydować. Lista jest jeszcze otwarta. Każda dobra kandydatura zostanie przyjęta, szczególnie z powiatu koneckiego. W tym momencie jestem jedynym kandydatem z powiatu koneckiego z listy Lewicy, z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej i liderem listy. Będę starał się mieszkańców powiatu koneckiego nie zawieść i chciałbym, żeby powiat konecki miał swojego posła, który jest z tą ziemią konecką związany od urodzenia i miał przede wszystkim też posła lewicy, tak jak kiedyś było, kiedy byłem posłem do Parlamentu Europejskiego, a pewnie niektórzy z państwa pamiętają, że setki młodych ludzi czy mogły uczestniczyć w seminariach w Brukseli, czy w seminariach na Sielpi. To wszystko się działo, kiedy byłem posłem. I mam nadzieję, że jeżeli to zaufanie będzie mi powierzone, to postaram się tą pracę powtórzyć w kadencji, już tym razem w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.